Kurde, które to są domki? A, te tutaj, dobra. To kot będzie miał dobrą zabawkę w święta w postaci choinki. O kurde, właśnie nie pomyślałem o tym. To może nie może ona mieć choinki. No bo kurde, jak się zobaczy, coś tam będzie wisieć, on to skoczy i przewróci ją. No faktycznie. Dobra, Patty, to nie robimy choinki. Ja taką z kartonu wytnę. Kurde, też leci na te domki tu. Ten typek. No. Ja na lewy lecę budynek. Wszyscy tu kurde są. Jakie lagi! Ho, kurde! Masakra, panie! Goście jest w budynku obok. Dobra. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? No widzę, Czarek, ja się teleportuję, że cię muszę zgłosić chyba. Portacja. Gościu jest w twoim budynku? Jesteś obok mnie od razu jeden? Ja jestem na skrajnym, pomiędzy nami jest gościu. A, no to właśnie. On się nie chce wychylić. Ja jestem na balkoniku. Ja też wyjdę zaraz na balkon. Słyszę. Powaliłem go? U ciebie? Tak, Czy w tym mocno budynku? oberwałem, ale. Kurde, drugi! Czarek idę. Dobra, poszło. Dzięki, Dawid. Już, kurde, ten drugi jak mnie dopadł. Ammo mi się skończyło. No właśnie widzę, że się to było już walka na wszystko. Tu masz jakieś leki. Ja sobie wezmę ten jeden zestaw. Chociaż ammo bym sobie wziął stąd. Raz. Czy wygraliśmy? Nie, drugie miejsce zajęliśmy w poprzedniej grze. Plecak. No, zostałem sam na dwójkę. Opuściłem cię, Dawid. No, chyba to było właśnie powodem. Teraz tak, samochodu nie ma. Czy on się nie zrespił, czy ktoś już pojechał? Ja nie słyszałem, żeby ktoś Ja jechał też nim. nie słyszałem, niestety, więc nie powiem. A ja pójdę do restauracji, jeśli tam jeszcze nikt nie spadł. Czekaj, to idę z tobą. Aha, jest tu polutowane już, bo są pootwierane drzwi. To z tyłu ktoś Czyli może ktoś być. jeszcze tutaj jest. Ale tu jest broń pozostawiona. Czyli ktoś miał coś lepszego. Aha, bo to jest shotgun. No to cóż, trzeba wyskoczyć i do innego budynku. Tutaj też byli. Czyli jeszcze bardziej w tył musimy iść. Ale ja tutaj mam taki niezlutowany budynek. To jeszcze sobie wezmę, co tutaj jest. Tam na dachach też byli. Co tam są drzwi na dachu pootwierane? Tak. Ale ja tu wejdę jeszcze na daszek. O, widzę ich na Elce są. Idą w naszym kierunku. Idzie z kałaszkiem, wbiega do stodoły, w stodole jest. Dobra. Na niebieskim wskaźniku jest zawodnik. Ty wchodzisz do mnie na budynek? Ja pod tobą jestem, A, no. okej, bo jestem na tym daszku na razie. Wychodzi. O kurde, ja mam tylko Uzi. Ja mam Dobra, shotguna. walimy teraz z niego. Go! Dobra, Powalony. dobra. Ode mnie seria, od ciebie doszał. Dobra, czekamy. Czekaj. Ktoś. Tak, słyszę. A, jest, zeskoczył z niebieskim takim rantem daszek. Gościu tam zeskoczył. Stamtąd, wiesz? Uważaj, 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 uważaj. Wow. Schowaj się. Widzę na odległości. Ja nie mam broni, żeby z nim tak się strzelać.
Dostał. Dobra, zabici. Poszło. Uff. To jest ważne, że właśnie ty zajmowałeś go. No i panie, ja tutaj kara mam. O panie, tu jest hełm 3. Panie kochany. Hełm 3. No to karek, to elegancko. Kurde, ale to Uzi jest beznadziejne. Jest mini, ja tutaj mam mini. Mini. Jest tam jakiś automat? A czemu ja tak strzelałem w tego gościa? No nie, ja mam... Nie, przepraszam, tu shotgun jest tylko. Dlaczego strzelałem z tego shotguna na taką odległość? Bo ja miałem czok, a ten czok tu, moi drodzy, powoduje, że shotgun całkowicie inaczej się zachowuje. No. Czyli dławik. Czyli oni w tym budynku byli, tak? Tak, w tych dwóch. Wszystkich tutaj byli, w tych trzech. A. Tak dobrze ze strefą. Zresztą, jak będziecie sobie grać w PUBG kiedyś, to weźcie sobie, sprawdźcie. Załóżcie czok i nie, i oddajcie strzał przed i po ścianę z tej samej odległości, to zobaczycie, jaki jest rozprysk i jakie skupienie. Tam stodołę widzę, co czas obrabiasz. Tak. A to nie byli oni w niej? Byli, ale tutaj jakieś rzeczy pierdoły pozostawiali, troszkę amunicji. No dobra, no taka lipa, no niby żeśmy tu już czterech zabili. Ale... Ta druga strona ulicy słabo, wiesz? Znaczy nie jest czysta, można by było wejść. No dobra. No ja czekam w hangarze. Dobra, to go. Ja tylko potrzebuję M-kę wymienić na jakąś automat, czy jakiegoś Skara, Kałacha, albo M4, to M16 i będę zadowolony. No jest M-ka, ale nie ta. Idę do innego budynku. Zmniejsza rozproszenie, tak. O, jest UMP. Może być. Nie trolujcie chłopaka. Bo mi widza, widzicie, kurde, spłoszycie. Czwartek, 23. Ale to jest plan na jutro. Znaczy, przepraszam, plan na wczoraj. No powiem ci, że jakiegoś wielkiego szału to tutaj nie ma. Ej, jest, bo ty chciałeś coś, co strzela szybko. To Uzi to jest. Nie, no to UMP już wziąłem, wiesz, mam. Może być UMP zawsze. Uzi dobre. Tu. Fu. A ty czego potrzebujesz? Nie no, ja mam w sumie wszystko. Teraz trzeba po prostu trochę leków pozbierać. No to mam w sumie i leków mam, i broń mam. No na pewno trzeba znaleźć do mojego kara, ja se muszę czwóreczkę przynajmniej znaleźć. A mam M16 i kara. No w sumie mógłbym M16 wymienić też na jakąś szybszą M-kę. No, ale... jak masz się snajperę, to dobrze jest mieć coś na automacie, na drugiej broni. Wejdę do tej... W sumie można by na most, ale... Dobra, jest tutaj mini w ogóle. Ja mam amunicję. 14. Aha, już masz. No dobra. Wybiorę ammo. No właśnie, nie wiem, czym... Kamizela dwójka. O, to ja chcę. Bo ty masz może obitą. Ta. Dobra.
Fajny odcinek ze skokami. A, bo to na YouTubie się... Która jest? 15? No to dobra, to już faktycznie od 14 był zaprogramowany. Żeby się wrzucił, zaplanowany. No co, i tak chyba idziemy w kierunku skrzyżowania, co nie? To chodź, tam idziemy. No, ja lubię ten budynek na skrzyżowaniu. Tam się zawsze coś dzieje. Aha. Znaczy, bo ludzie na pewno będą do Sosnówki zjeżdżać, bo strefa będzie po naszej stronie, a nie po drugiej. Mm. Tylko, że auta nie mamy. A bez auta to takie to obstawianie tego mostu. Jak nie obstawianie? Jest MK, ale nie ta. Jest kałach. Dobra, jest ump tutaj z amunicją. Znaczy, ja chyba kałacha wezmę. A, bo masz kałacha, dobra. Ja tu wchodzę do góry i będę kampił, kurde. Plecaczek, bryjeczka. Jak najbardziej. Kurde, może właśnie byśmy to auto znaleźli. Co ty na to? Nam nic nie jest potrzebne teraz, tu możemy siedzieć po prostu. Ale fajty byśmy robili tam siedzieć. Aha, no dobra, faktycznie, bo my jesteśmy bardzo agresywni. Zobacz jak strefa wygląda, no ludzie muszą z tej Sosnówki zjeżdżać. Tylko potrzebujemy auta. Widzisz gdzieś auto? Ja patrzę w kierunku mostu, czy jest auto. Moment. Nie, tu nie ma. Czekaj. To jest wysoka, trzeba znaleźć. Jedzie auto od drogi. A widzę, będę strzelał, jak będą bliżej. Dwa, dobra. To ja zaraz będę strzelał. Na razie oni chyba gdzieś indziej, do tych budyneczków jadą. No to zaraz ich tam wyprztrykamy. A ty już walisz do nich. Tak, bo on wyskoczył z samochodu i poszli sobie do budyneczka. W którym są budynku? On strzela do mnie jeden. Gdzie jest? Za tymi dwoma takimi zbiornikami. Widzisz mnie? Na zboże. Tak, tak, tak. A widzę. A ten drugi jest jakby za wieżą chyba. Za tą wieżą ciśnień. Tak, dużą. Ale się boję zejść, że wiesz, że mnie rozstrzelają tak od razu. A widzę go, jestem. Dostał. Ładnie. Tyś go... Ty, on dostał ode mnie skara i od ciebie jeszcze nie zginął. Dwa razy skałacha, no. Ja pier... To co on tam ma? Nie wiem, Dawid, ale jest ich... Drugi jest... Jest ich tutaj Słuchaj, dwóch, więc tak... Bo drugi jest... Ale on nie jest obok niego. Ten drugi, ja go widzę. On jest za samochodem. Teraz przebiegli na prawo od tych zbiorników dwóch takich. Na prawo. Mhm. I ty byś musiał... Ja cię tam rzucę jakiegoś dyma albo coś. Weź tu do mnie, chodź. O, widzę. Ten gościu, kurde, jest teraz za niebieskim kontenerem. Uważaj. Puka już do mnie, już mnie widzą. Dobra, ja się przesuwam. Kurde, ale jakim cudem ten gościu przeżył? On dostał dwa razy skałacha. On dostał ode mnie skara na dzień dobry. I dwa razy skałacha. Tak, i on nie miał szans się w tym momencie podleczyć, bo to było bardzo szybko. Ale oni znają twoją pozycję. Niebieski kontener, tak, gościu jest. Gościu jest, w tym momencie patrzy się na mnie. Dobra, już się schował. A ten drugi też widzę, gdzie jest. Dobra. Wysoko jest. Jaki ty masz celownik? Czekaj, jest dwóch teraz. Uważaj, nie wchodź. Gdzie nie wchodź? Kurde. Znaczy, połóż się od razu, jak wejdziesz tutaj. Dobra. Oni się we dwóch patrzą na mnie. Jeden jest na prawo od niebieskiego. What? Patrz, ja ci wytłumaczę ich pozycję. Kładźcie! Ja trochę ich tutaj poddenerwowałem. Jeden jest tak, na prawo od niebieskiego kontenera. Tak, wiem, widziałem. On się tam wychyla. A drugi jest... Go trafiłeś. Nie, to przy... Tak? Tak. Aha. A drugi jest... Teraz jest takie coś. Mamy ten budynek z niebieskim dachem. On jest od razu na tej górce za nim, po lewej stronie. Więc oni się rozdzielili. Tak, daj mi się tam przesunąć. Tu ja pójdę sobie. No dobra.
Fascynujące kampienie. No to nie jest kampienie, bez akcja. Dobra, on się wychyla teraz za niebieskim. Widzę. Ale on też z kara strzela? Nie. On z kara chyba. Drugi jest tak, u góry, na balkon, nie? I teraz jak się tu odsunę, to mogę strzelić do tego na balkonie, a tamty mnie nie będzie widział. A jest, idzie do niego chyba, mi się wydaje. Ten z... Ej! Ktoś strzela do nas, ale chyba nie oni. Bo słychać było bliżej jakąś AR-kę. Ale nie ma tutaj nikogo pod nami. Ty, tak się nie wychylaj, pamiętaj. Ale ja mam tu słupek, spoko. Ja go widzę. On z prawej strony na, z górki. Na balkonie cały czas? Z górki, górka, za budynkiem górka. Dostał ten na balkonie. Ja też wyrwałem w kask. Drugi zmienił pozycję, jest za budynkiem, a tamten jest cały czas na balkonie. Wiem, jest, dostał ode mnie raz. No ile oni mogą dostawać? Cały czas jest za budynkiem. Widzę jego nogi. Jest ten gościu na górce też. Tak, też tak, go tak, widzisz go, widzisz go. Tylko ja mam celownik dwójkę. No ja też mam dwójkę. Masz jakieś granaty? Mam. Kurde, no irytuje mnie ten typ. No, ja tego na balkonie muszę strzelić. Ja tego z górki bym zdjął. Dobra, na spokojnie. Niech oni... Ale w budynku nie? Jest, w budynku jest. Już w tym naprzeciwko tak, nas? Już dostał ode mnie nawet. Dobra, widzę tego gościa na górce. Kurde, prawie dostał. Kurwa. Siedzi na pierwszym piętrze. Dostał ode mnie. Okej, wyrwałem dobrą flangę znowu w łeb. Dobra, powaliłem tego ziomka. Gdzie? W budynku na przykład? Tak. Dobra, to ja idę go załatwić. O kurde, auto. Dobra, idź go załatw. Ja rzucam ogień i granat tam. Na którym? Na ostatnim piętrze? Tak. A on tamten jest na górce. On do niego jeszcze nie idzie. Dobra. Uważaj. Ja teraz chyba będzie podchodził. Dobra, dobiję. Dokładnie. I uważaj, teraz może gościu iść do ciebie, wiesz? Dobra, spoko. Zakamp się, ja ci będę mówił. Słyszę go, po prawej jest. Ja będę widział go na pierwszym piętrze. Widzę, na dole jest. Mocno obity, bardzo mocno obity. Poszedł na parterze, się schował z tyłu. Nie widzę, żeby wchodził do góry. Ja go będę widział, jak będzie chciał iść, jak będzie na pierwszym piętrze, bo on musi przejść przez to piętro. Słucham, ale nie słyszę na razie go. Słyszę, rusza się. Ale słyszysz, że jest już w budynku? Nie, trawę słyszę. Mhm. I auto jedzie z prawej. Dobra, ale... Dym, to ty? Czy on? To on, jest. Dobra, poszedł już za garażami jest teraz, Czarek, po lewej stronie. Mhm. Dobra, ja tylko wezmę leki z tego gościa. Granaty. Miał 4 granaty. Oj, kara też miał. I on jest, słuchaj, on musi być po prostu, on jest na zewnątrz, musi być Czarek na zewnątrz, za tymi niebieskimi. Ty byś go widział. Ja nie mam czym rzucić do niego. Czekaj. A jest! Nie wiem gdzie. Na górce jest, dobra, teraz ty go będziesz mógł widzieć. On jest na twojej wysokości, twojego piętra na górce. W kierunku, ty musisz spojrzeć tak w kierunku NE. 60, tak. On gdzieś tam, cholera, za górką jest, widzę go. Widzę go. A, wstał i teraz się położył chyba. K-
Będzie nam teraz truł dupę. Wiem, ale zaraz go złapiemy. Czekaj. Nie, to nie jest jego głowa. Dobra, jak w ogóle ze strefą stoimy, a to... No cały czas w strefie. Oni z mostu będą wydupiać wszyscy, to możemy się tutaj ustawić, w tym kierunku popatrzeć. Tak, ale ja bym wyszedł z tego budynku, wiesz? To nie jest okej, że jesteśmy rozdzieleni. Więc póki tamten gość się zakamuflował, ja po prostu przebiegnę. No, to dawaj, będę cię osłaniał. Ten budynek jest spoko, on miał w ogóle celownik czwórkę. To jest nice. Do kara. Dobra, no i teraz na spokojnie. Auto pojechało w kierunku Mylty. Mylta. Nie wiem, czy tego kasku nie powie. A, to też jest ten, też jest uszkodzony. Ja, to jest mój uszkodzony, ja go zrzuciłem. No i co? I teraz trzeba jechać stąd. O Boże, za całą Myltę? Ja to w ogóle zrzut w tej wodzie jest. Nie, to jest motorówka. Pokaż. O kurde. No. Ale a my tu nie mamy niestety samochodu. No nie mamy. I a drogi jest co niemiara, więc nie wiem, czy my nie powinniśmy się ruszyć, bo może jakaś, no to już, jakaś walka się może wywiązać. No i zostaniemy. No to cóż, może brzegiem. Brzegiem? A, tylko nie... Dobra. Dobra, go. Nie wiem, albo do gościa, nie, albo... Nie, tutaj idziemy wzdłuż, no to, tutaj na górkę idziemy. A ja po prawej stronie chciałem zeskoczyć pod brzegiem, iść. Idziemy, gościa wyjaśnimy. Dobra. Gdzieś może w trawie, kuźwa, tu być. Wiem. Wariat. Dobra, on sobie poszedł prawdopodobnie. On tak, tylko pytanie jak reszta. Ja bym wolał tutaj pomiędzy budynkami przez to przejść, niż tam przez ten placek. No dobra. Samolot leci. I tutaj możemy wbiec te zabudowania z prawej. Wiesz, bo to nie jest tak strasznie daleko, co nie? Ale jednak czasu jest mało. Wiesz, widać tą strefę. Prawej cały czas strzelają. No i dobra, i czterech się wyrżnęło. Dobra, tylko musimy teraz jeszcze przez drogę przebiec. Dobra, gotowy? Tak, go! Kurde, nie ten przycisk. No właśnie. Czarek, nie ta pozycja bojowa. To była tak zwana pozycja leśna. Tak, może za tym kontenerem, tędy. Mhm. No i na ten niebieski domek chcesz wejść? A kurde, jak najbardziej. Dobra. Idziemy. O! Słyszałem, jak ktoś by się podniósł. Taki zbugowany dźwięk. To był Czarek. Myślisz? Mi się wydaje, że to był zbugowany. Dobra, wbijamy do tej stodoły. Dawaj. Takie szurnięcie mocne było. Ja to odebrałem tak, jakby ktoś się podniósł z pozycji leżącej. Ty, a wiesz, że myśmy wrócili do tego miejsca? Tak. Gdzieśmy tu walkę mieli. No. Ja swoją kamizelkę rozwaloną podniosłem. To możemy sprawdzić. Żeby wiesz. Dobra. O panie, znowu bieg. I tutaj już będzie po... Ach, ktoś kto tą wieżę ma, to będzie szczęśliwy. No. Na tym niebieskim. Ja teraz spojrzę tylko jak jest to. Aha, faktiko. Tutaj mamy taką jedną wielką górę. No tutaj są tu w ogóle pola cały czas. Tak. Pum. Ja bym po prostu...
Zobacz, tam, a widzę, tam, dobra, tam biegną tam... w kierunku tego domku, patrz, jakbyś spojrzał teraz, tak, kierunek... w kierunku N, ta, no N, tam gościu będzie teraz ja nie, za koron... nie, nie widzę z... za drzewami, między drzewami leci gościu jeden. Nie widzę ze stodoły z góry. Kierunek N? No, ja dwóch leci, dwóch. Mogę zacząć strzelać do nich, ale wtedy się ujawnimy i nie przebiegniemy do nich w ogóle. Oni biegną, widzisz, po górce, po prostu widać ich cały czas, jak mróweczki. Teraz już w kierunku dawaj, 30. Dawid. Dawa, musimy biec. Tak, widzę ich. Słuchaj, tu będzie taka stodoła zaraz. No. Położył się, poczekaj. Kto? Gość się położył. Chyba nie widzę go teraz. Dostał? Dobra. Po koczarek. Dobra, ja nie go, go. Dobra, biegniemy. Słuchaj, tu będziemy mieli taką stodołę pomiędzy. Tu jest taki domek. Widzisz go? On jest w strefie. No. Tylko musimy dobiec do niego i go zająć, ale to będzie trudne. Tam jest rzut w ogóle. I dacia jakaś. Wiem. Może ktoś być, Czarek, już w tej trudno. Budce. To jest budka, kurde, mocy. Dobra, jestem w budce. Dobra, biegnę. Biegaj. Dawaj. Dobra. Tyś, a ty mówiłeś, że ktoś się położył tutaj właśnie na tym wzgórzu, tak? Tak, na górce. Wzgórzu, ci co zbiegali, jeden gość się aha. położył. I ja sobie mogłem, przycelowałem i dostrafiłem go, tylko nie dostał w głowę, wstał. Wiesz, nie, no nie było czasu, żeby, wiesz, trzeba było szybko oddać strzał. Ale na razie na spokojnie. Tu możemy mieć zaraz kolegów blisko. Zapatrzeć na to wzgórze. No ja tutaj mam taki, pod takim kątem widzę coś. O kurde, jeszcze dalej. Ha. Dobra. 10. No to mamy 8 osób jeszcze na tej mapie. Zobacz, czy masz przeładowane wszystko. Jest, kurde, przygotowane. Kurde, gdzie jest ten typ na tym wzgórzu? Kurde, ich dwóch było w ogóle, więc... Gdzie, albo gdzie, a bardzo dużo strzałów, może się wyrżnęli. Bo ja ich za żadnym drzewem nie widzę, no. A mam bardzo dobry, że tak powiem, jakby tu ktoś był, no to idealna pozycja do ściągnięcia. Ale ja i tam wyżej ich, kurde, też nie widzę bandytów, no. Dobra, jaki jest plan? Spójrzmy, jest pośrodku drogi. Kurde, no ta wieża jest po prostu mistrzem świata. No, słuchaj, ale my tu jak będziemy my musimy podejść, tylko że jest pytanie, czy na przykład czekamy aż jakieś strzały, jak ktoś się będzie z kimś strzelał, wykorzystamy to, bo wiemy, że ktoś jest zajęty i spieprzamy. No tam się ktoś strzela, ale to są jakieś takie... No dobra, lecimy? To chodź. Chcemy lecieć? No, czemy. Bo oni z prawej strony się strzelają. Bije do ciebie ktoś nie. w tym momencie? Słyszałem jakiś... Pod ten kamień, Dawid. Dobra, go kamień. Bo słyszałem jakieś strzały z lewej strony na górce. W strefie, z tyłu. Jest wyciszone. Czemu ty tam z przodu kamienia się pokazujesz? Widzę typów. Jak z przodu? Też tutaj z prawej. Dobra, widzę typów w kierunek 105. Właśnie. Plecy. No to właśnie. Jest w strefie, na skraju strefy. Za tobą, zachodzi cię od tyłu. Ale dwóch jest tutaj, wiesz? No. Drugi mnie zabił. Oni czekali do samego końca, oni byli właśnie za tymi drzewami. To jest, to właśnie ci byli, no, dobra. Tak. To ten, co ty się położył i mówiłeś, że dostał i ty no. go tam trafił.